Szanowni Państwo, ja myślę, że Cersani tu nie mogła zabraknąć tutaj podczas tego pikniku. Przygotowaliście naprawdę mnóstwo atrakcji dla dzieci. Co takiego? No fajnie, że po raz kolejny Cersani miał okazję uczestniczyć w takiej imprezie lokalnej dla mieszkańców miasta i jednocześnie również przedstawić się jako będzie pracodawca wielu mieszkańców tutaj setnym, będzie w tym momencie Opoczna. To pogoda nam dopisała i to jest coś, co jest taką naszą, bym powiedziała, wygraną, jeżeli chodzi o organizację imprez. Chcieliśmy, jeżeli chodzi o nasze stoisko, chcieliśmy nawiązać do tematyki, którą tutaj promuje burmistrz miasta Opoczna. Przygotowując całą aranżację naszego stoiska tutaj na tej imprezie, chcieliśmy nawiązać do tematyki, o której dzisiaj mowa jest tutaj na miejscu, na konferencji również była poruszana. Mówiąc o atrakcjach, jakie tutaj mamy dla dzieciaków, to przede wszystkim warsztaty ekologiczne zaraz na początku naszego stoiska, ale od wielu lat atrakcją i stąd jak gdyby powtórzenie tej inicjatywy, tej atrakcji dla dzieciaków jest malowanie zarówno farbami ceramicznymi na płytkach naszych Cersani tu, jak też które oczywiście będą wypalane dzieciom jako pamiątka na zakończenie imprezy wręczana, jak również można tą samą pracę na tym samym materiale wykonać pisakiem, za pomocą pisaka. To jest pisak, który fajnie się trzyma materiału ceramicznego, więc to też może stanowić długoletnią pamiątkę dla uczestnika tego pikniku. Oczywiście w związku ze 140. rocznicą istnienia firmy nie mogło zabraknąć słodkości. Wielkie torty pojawiły się tutaj w przygotowanym przez Was namiocie. Tak, zgadza się. Firma Cersani przygotowała bardzo duży tort, bardzo słodki, bardzo owocowy. Na tym wydarzeniu, na smakowaniu tortu był również obecny pan burmistrz miasta i zarząd miasta, także uświetnili ten moment. Mogliśmy razem uczcić właśnie to 140-lecie firmy Cersani. No ja myślę, że burmistrz miasta czy zarząd miasta no, musi czuć dumę z tego, że ma taką zasłużoną firmę u siebie i firmę, która raz już ma tyle lat, a dwa daje tyle, że tak powiem, pracowników, zatrudnia tyle osób. Tak, wspieramy się nawzajem, bardzo dobrze układa się współpraca z miastem, z panem burmistrzem. Możemy zawsze na siebie liczyć, wspólnie organizujemy imprezy, spotykamy się. Myślę, że też jest to częściowo dla mieszkańców, którzy licznie odwiedzili dzisiaj nasze święto, nasz piknik. To 140-lecie właśnie istnienia firmy.